No, witam serdecznie raz jeszcze. Naszym gościem telefonicznie jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Witam serdecznie, panie generale, jeszcze raz. Dzień dobry. Panie generale, rosyjska rakieta znaleziona w lesie pod Bydgoszczą. Jest się czym przejmować i zajmować? No, z pewnością tak. To nie jest codzienne zdarzenie, że jakiś obiekt niezidentyfikowany, rakieta, która jest nosicielem broni jądrowej, bo do tego ta rakieta była budowana, właściwie przemieszcza się przez terytorium Polski. No i nic w istocie z tym nie robimy. Ani nie było wezwania ambasadora, ani noty protestacyjnej, ani zestrzelenia tej rakiety. I właściwie wygląda na to, że ktoś przeszedł nad tym do porządku dziennego. Otóż w tej sprawie, przy wyjaśnianiu tej sprawy dominuje taki nurt, czy dowódca operacyjny powiadomił ministra, czy nie. To jest coś, co nie jest w mojej ocenie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co zrobiła osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie tego typu problemu. Otóż dyrektor szpitala nie odpowiada za prowadzenie operacji, tylko ordynator chociażby chirurgii. I bez względu na to, co minister powiedział, czy nie powiedział, czy się dowiedział, dowódca operacyjny, szef sztabu generalnego mieli obowiązek użyć posiadany potencjał żołnierzy do tego, aby rozstrzygnąć to typowo wojskowe zdarzenie w sposób najkorzystniejszy dla Polski, bezpieczny. Czyli po pierwsze zestrzelić tę rakietę, obserwować, jeżeli się już nie dało zestrzelić i w sytuacji, kiedy została zagubiona, prowadzić natychmiast skuteczne działania polegające na odnalezieniu, zidentyfikowaniu tej rakiety i złożeniu meldunku. Ten meldunek to nie powinien być, panie ministrze, coś wleciało na terytorium Polski i co ja mam robić i nic nie zrobiłem, tylko ten meldunek powinien polegać na tym, jak to kapitan statku jednostek pływających melduje, że informuje ministra o tym, że coś wleciało, podjąłem takie działania, planuję następne. Ze strony pana ministra chciałbym uzyskać to, to i to. Nie wykorzystuje się do tego procedur biurokratycznych, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych dowódca kontaktuje się bezpośrednio z ministrem. Ja kiedy byłem podpułkownikiem, dowódcą jednostki GROM, to w sytuacjach ważnych dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa, rozmawiałem bezpośrednio czy to z ministrem, czy z prezydentem. Czyli pańskim zdaniem procedury są właściwe, ale zawiodła komunikacja, zawiódł ten czynnik ludzki, jak to się często mówi? No przede wszystkim w armii obowiązuje natowski system Mission Command. Krótko mówiąc, czyń to, co słuszne, nie czekaj na wytyczne z góry, które przyjdą, bo przecież polityk nie ma takiego wykształcenia jak wojskowy i nie wie, co w takich sytuacjach robić po prostu. Także trudno było po prostu jako dowódca operacyjny iść do ministra: panie ministrze, rakieta leci, co ja mam robić? Nie. Tam zawiódł przede wszystkim czynnik związany z odpowiedzialnością i z takim przejęciem inicjatywy w sytuacji trudnej, kryzysowej, konkretnym działaniem. Czasem w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem nawet działa się wbrew woli czy wbrew jakimś poleceniom przełożonych, ale czyni się to, co jest słuszne. Takie przypadki po prostu się nieraz zdarzały. Krótko mówiąc, dowódca operacyjny powinien od początku do końca sprawę rozwiązać, złożyć meldunek ministrowi, jak to jest realizowane, czynnik polityczny, czy samopowiadamianie, czy sprawozdania, meldunki, no to jest też rzeczywiście istotna rzecz, bo przełożeni polityczni mają prawo wiedzieć, co się w Polsce dzieje, ale nie to w tym wszystkim jest najgorsze. Czy taka rakieta, pańskim zdaniem, panie generale, która wlatuje czy to z nad terytorium Białorusi, czy Ukrainy, czy Rosji, powinna zostać natychmiast zneutralizowana, zestrzelona przez system obrony powietrznej? Czy to jest tylko taki ideał, nasze wyobrażenie o tym, jakby to mogło wyglądać? No po pierwsze powinna być zidentyfikowana, czy to jest naprawdę rakieta, czy nie jest to przypadkiem jakiś samolot pasażerski, czy cokolwiek innego. Po drugie powinna zostać zneutralizowana, zniszczona na terytorium, które nie zagraża bezpieczeństwu ludzi na trasie tej rakiety. Krótko mówiąc, nie wtedy, kiedy przelatuje powiedzmy nad jakimiś ośrodkami, gdzie mieszkają ludzie, tylko na właśnie takich terytoriach niezamieszkałych, gdzie te szczątki, które spadną, nie będą zagrażały ludzkiemu życiu. I to jest rola wojskowych, to jest rola dowódcy i dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia, no, którzy cały czas na bieżąco właśnie do tego się ćwiczą, do tego się szkolą. Decyzje polityczne są jedynie potrzebne wtedy, kiedy trzeba byłoby na przykład poprosić inne resorty już spoza
obrony narodowej o to, żeby poszukiwać tej rakiety, która albo się zagubiła, albo po prostu gdzieś spadła. No i wtedy rzeczywiście poprzez ministra obrony narodowej można byłoby się zwrócić czy do leśników, czy do jakichś innych służb, czy do policji, aby w tych działaniach po prostu wojsku pomogły. Wojsko Polskie jest obecnie w trakcie budowy wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, między innymi poprzez programy Wisła, Narew czy Pilica. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych, najprawdopodobniej systemów obrony powietrznej. Dlaczego nie udało się tego zrobić już wiele, wiele lat temu? No, ten system Wisła, Narew, Pilica jest budowany, ale też ten system obrony powietrznej działa, ponieważ w sytuacji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jesteśmy też wspierani przez naszych partnerów amerykańskich. I tak jak powiedział minister Błaszczak, do tego poziomu już roboczego, do poziomu dowództwa operacyjnego, wszystko zadziałało właściwie. No, zabrakło już na tych najwyższych szczeblach wojskowych konkretnych decyzji. Natomiast zaniedbania naprawdę są wieloletnie. Ja rzeczywiście czasem, słuchając czy to ministra Klicha, czy Siemoniaka, zastanawiam się, dlaczego oni nie wykorzystują okazji, jak to kiedyś powiedział prezydent francuski, żeby siedzieć cicho, bo to za ich czasów rzeczywiście budowano armię, ale tylko na papierze, a marynarka wojenna tonęła. Kiedyś próbowano likwidować też jednostkę gromcze, militarne jednostki. Zwijano jednostki na wschodniej flance NATO, krótko mówiąc, w obwodzie czy w rejonie obwodu królewieckiego, tam gdzie to i przesmyku suwalskiego, gdzie te zagrożenia były największe, bo wszędzie po prostu szukano oszczędności. Nie mówiąc już o takich kuriozalnych działaniach, gdzie mnóstwo żołnierzy, weteranów z misji z Iraku, z Afganistanu naprawdę wypychano z wojska, bo brakowało dla nich etatów, a na ich miejsca stawiano ludzi z tak zwanych Narodowych Sił Rezerwy. To jest 20 tysięcy etatów zajmowanych przez właściwie mięso armatnie, bo ci ludzie ani nie byli odpowiednio przeszkoleni, ani przygotowani do stanowisk, na których byli etatowo zaczepieni. Baza w Radzikowie wzmocni nasze bezpieczeństwo. Ona ma być gotowa w tym roku. Rozmawiała o niej notabene zresztą jeszcze koalicja PO-PSL, tyle że wtedy nic z tego nie wyszło. Sam też prowadziłem takie rozmowy. Byłem wtedy zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy też z dziennikarzami, nawet rosyjskimi. Tłumaczyliśmy im te kwestie związane z tym, że ta baza nie jest przeciwko Rosji, tylko dla bezpieczeństwa naszego, dla obrony. I no szkoda, że nie postawiono w pewnym momencie kropki nad i. Kiedy minister Waszczykowski dograł wszystkie szczegóły, no wystarczyło je po prostu dopiąć. Znowu jakieś decyzje polityczne spowodowały, że tak naprawdę lokalizacja tej bazy w Polsce została odsunięta. No chyba tylko po to, żeby zrobić tej partii, która wydawała się komuś tam opozycyjna, na złość, ze szkodą dla relacji polsko-amerykańskich. Co w zasadzie pańskim zdaniem stało się wtedy, że za czasów rządu PO-PSL ta baza w Radzikowie nie powstała? Te rozmowy z Amerykanami przecież się toczyły już wtedy. Właściwie tak, to wszystko właściwie już było zamknięte na ostatni guzik. To minister Waszczykowski wtedy rzeczywiście już chciał sprawę domknąć i nagle z niezrozumiałych do tej pory dla mnie względów myśmy się z tego wycofali. No, działo się to pod jakąś taką presją, czyli tak jakby ktoś przyjął tą rosyjską narrację, że tak, to ta baza to będzie... Czy też niemiecką w tamtym czasie, krótko mówiąc, że po co drażnić tego niedźwiedzia, Rosję, zresztą trzeba się z nimi układać, dogadywać i najlepiej ustępować. Oczywiście był to błąd. Panie generale, zmieniamy temat. Sytuacja na Ukrainie. Jak pan ocenia to, co dzieje się w ostatnich dniach pod Bachmutem? Ukraina odzyskuje kontrolę, czy to jest tylko taki moment pewnej niewydolności rosyjskich wojsk? No to jest w tej chwili bardzo, to jest przełomowy moment, jeżeli chodzi o tą wojnę. Ukraina przygotowuje się do ofensywy, tylko chce to robić w sposób mądry, a nie tak jak Rosjanie pod Bachmutem, że przez kilkanaście miesięcy w taki tępy, niezbyt skomplikowany sposób atakowali i wytracali właściwie swoje własne wojska, tocząc przy okazji spory regularnej armii z tymi bandyckimi grupami Wagnera czy Kadyrowa. I otóż teraz Ukraina generuje siły i szuka elementu zaskoczenia
po to, żeby rzeczywiście przejąć inicjatywę, ale już ją utrzymać, żeby wyprzeć agresora z własnego terytorium. Te pozytywy, które widzimy, to już nie tylko ta koalicja czołgowa czy czołgi, które też z polskiej inicjatywy nowoczesne zostały przekazane Ukrainie, czy samoloty, no ale też całkiem niedawno Brytyjczycy przekazali również pociski rakietowe w zasięgu 300 kilometrów, no co w końcu daje Ukrainie większe możliwości uderzania właśnie na to zaplecze, na tą logistykę rosyjską, która i tak już jest słaba, a będzie musiała być bardziej jeszcze przesunięta w głębię operacyjną. Składy paliw, magazyny, ale także na takie kluczowe cele. Mam nadzieję, że również most kerczeński w krótkim czasie przestanie istnieć, bo ta droga zasilania przez most kerczeński Krymu, no ona już zrobiła wiele szkód Ukrainie. Z tamtego kierunku prowadzone są takie ataki, które spowodowały śmierć wielu ludzi. My często rozmawiamy o tej kontrofensywie wojsk ukraińskich, ale bodajże minister obrony Wielkiej Brytanii mówił niedawno: nie spodziewajmy się, że to będzie jak znowuż w hollywoodzkim filmie, gdzie nagle Ukraińcy odzyskują szybko inicjatywę i szybko odzyskują swoje terytoria. Dokładnie, wojna to nie jest film hollywoodzki. Tam naprawdę ludzie giną, wykazują się ogromnym poświęceniem, walczą. Ukraina ma silne morale, ale jednak te zasoby, którymi dysponuje Ukraina, mimo że Rosja sięga już po naprawdę głębokie strategiczne rezerwy, a nawet sprzęt muzealny, no one nie są na tyle wystarczające, żeby mówić o jakimś zdecydowanej ofensywie, w której po prostu Rosja nie ma szans. No przypominajmy sobie ciągle i pamiętajmy o tym, że to jest wciąż walka Dawida z Goliatem. Rosja też jest zasilana przez, jeżeli chodzi o uzbrojenie, przez Iran, przez Koreę Północną, pewnie przez Chiny jakimiś okrężnymi drogami. Putin walczy o własne przetrwanie, no stąd też łatwo nie będzie, ale jestem dobrej myśli. Z tym, że kluczowe jest to, żeby Europa w tej trudnej i przełomowej sytuacji dla Ukrainy jednak zintensyfikowała wsparcie, nie kryjąc się za tym, że tak jak strony niemieckie, żeśmy słyszeli, że ich zasoby się już wyczerpały, nic więcej nie mogą dać, albo że nie przekażemy jakiejś broni, no bo mogłaby być użyta na terytorium Rosji. Ukraina nie jest państwem terrorystycznym. Wszystkie narzędzia do prowadzenia obrony własnej ojczyzny wykorzystuje dokładnie w tym celu. Nie prowadzi działań ludobójczych, zbrodniczych, tak jak czynią to Rosjanie. Na koniec krótko, czy pańskim zdaniem Ukraina dostała już wystarczającą ilość sprzętu od swoich sojuszników, czy ciągle jeszcze czeka? No jest to pewnie ilość sprzętu, która no, jest wystarczająca, żeby rozpocząć ofensywę. Zresztą Ukraina tak naprawdę nie ma innego wyjścia, na tych terenach Rosja się umacnia, no ale nie jest to sprzęt, który pozwoli ją sukcesem zakończyć. No, potrzebne są stałe dostawy i pamiętajmy, że to uzbrojenie, którym dzisiaj dysponuje uzbrojenia Ukraina, bardzo szybko w toku działań o charakterze ofensywnym będzie się zużywało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.